Witajcie na pokładzie podcastu Na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dzisiaj porozmawiamy o czterech porach roku w Japonii, a właściwie o 24 porach roku. A może o 72 porach roku? I o tym, która z tych wszystkich pór jest najlepsza na podróż do Japonii. Gotowi? No to lecimy! Odcinek 22. Cztery pory roku. Summer. Lato. Pamiętam, jak byłam mała w Polsce, bardzo dawno temu, w ubiegłym stuleciu, to leciała taka audycja w radio. Cztery pory roku. A może to było lato z radiem? Nie jestem pewna. Pamiętam tylko, że akompaniamentem do tego była muzyka Vivaldiego. I nie jestem pewna, czy ta audycja nadal istnieje, sprawdzę po nagraniu tego podcastu. Jedno natomiast wiem na pewno i wcale sprawdzać nie muszę. A mianowicie to, że lato w Japonii potrafi być brutalne. Na przykład w zeszłą niedzielę mieliśmy 38 stopni na termometrze, a temperatura odczuwalna to było 46 stopni. A to przecież nawet nie jest jeszcze pełnia lata, bo to nastąpi w sierpniu. I powiem wam, aż się boję o tym myśleć. No więc ponieważ potrzebujemy trochę ochłody, więc podkładem wizualnym na YouTubie do tego odcinka będą właśnie widoki zimowe. I taką ironią tutaj jest, że jak tylko zdecydowałam się na to, że będę pokazywać zimowe widoki, to natychmiast zaczął padać deszcz i pada non-stop przez 3 dni i prognoza pogody na następny nadchodzący tydzień to również deszcz. No cóż, prawo Murphy'ego w pełnej krasie. I tu muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę to ja lato nawet lubię. A może raczej powinnam powiedzieć, że lato lubiłam. W czasie przeszłym. To była moja ukochana pora roku. Słońce, niebo, woda, szum fal, przesycone kolory, zapach tropikalnych kwiatów, starty lud na deser, cykady dające wieczorowe koncerty. Tak, to było właśnie moje wymarzone lato. A teraz, w tym roku, zamiast szumu fal mam szum klimatyzacji. Zamiast zapachu tropikalnych kwiatów mam zapach gorącego, mokrego asfaltu. No i cieszę się tutaj, że nie mieszkam w Tokio, bo przynajmniej zapach spoconych ciał w zatłoczonych pociągach mnie omija. Cykady będą, jeszcze musimy na nie trochę poczekać. W tej chwili to żaby na polach ryżowych dają koncerty. Przynajmniej kakigori jest nadal kakigori. Czyli starty lud ze słodką polewą, ja lubię cytrynową albo truskawkową. I tak jak kiedyś kochałam lato, to muszę wam powiedzieć, że w tym roku coś się we mnie złamało. I jak kiedyś każdego roku odliczałam dni do wyprawy na Okinawę, tak teraz odliczam dni, no a raczej to tygodnie i miesiące do rozpoczęcia sezonu narciarskiego, a raczej deskowego. Jeszcze 5 miesięcy i znowu będę mogła jeździć na desce. 5 miesięcy. Z tego przynajmniej jeszcze 3 miesiące upałów. Lipiec, sierpień i wrzesień. Tak, bo nawet wrzesień jest tu miesiącem z temperaturami około 30 stopni. Oczywiście w innych częściach Japonii temperatury mogą być inne, ale niestety u nas w prefekturze tak to wygląda. Bo ja już kiedyś wspominałam wam o tym, że Gunma ma bardzo niefortunne położenie geograficzne i właśnie przez to położenie jesteśmy jedną z najgorętszych prefektur w całej Japonii. No niestety, taki jest urok tego miejsca. Ale w tym roku muszę złożyć reklamację dotyczącą pogody. W ubiegłym roku i 2 lata temu podczas długiego weekendu Uminohi, czyli Dnia Morza, była przepiękna pogoda. Upalnie oczywiście, ale niebo było błękitne, żar się z niego lał.
a myśmy jechali sobie na plażę do prefektury Niigata. A w tym roku? Deszcz. Deszcz. Przyszły tydzień to deszcz. Deszcz, chmury, burze i jeszcze raz deszcz. I chyba w tej chwili potrzebujemy tajfunu, żeby przepędził ten system atmosferyczny i żeby w końcu ta nieszczęsna pora deszczowa się skończyła. I tak to właśnie moje wielkie plany na lipiec muszą zostać zweryfikowane. Po pierwsze, wyprawa nad lokalne morze musi poczekać. Za dawnych lat jeździliśmy sobie nad Pacyfik, czyli do miasta Owarai w prefekturze Ibaraki. Ale ostatnio, jak już wspominałam, ostatnie 2 lata, przestawiliśmy się na prefekturę Niigata, bo uważam, że jest tam o wiele bardziej klimatycznie niż w Ibaraki. No i nie ma się co dziwić, bo Ibaraki i prefektura Chiba, czyli rejony nadpacyficzne, to prefektury, które są odwiedzane przez Tokijczyków, bo oni mają tam blisko. A Niigata? Mało komu z regionu Kanto chce się tam jechać. No, jechać na plażę. Bo jeśli już tam ludzie jadą, to raczej po to, żeby korzystać z innych atrakcji tej prefektury. Na przykład z pokazu sztucznych ogni w mieście Nagaoka. Albo żeby zrobić sobie wycieczkę na wyspę Sado. Albo żeby pić lokalną sake, bo z tego alkoholu Niigata słynie. No tak, właściwie to słynie z ryżu, ale przecież ryż to jest główny składnik Nihonshu, czyli właśnie sake. No więc nici z wycieczki na plażę, przynajmniej nie w tym tygodniu. Drugi punkt letniego programu również będzie musiał ulec korekcie. A chodzi tu oczywiście o Matsuri, czyli o tradycyjne japońskie festiwale. Bo lato to czas festiwali, czas sztucznych ogni, czas włożenia na siebie yukaty, czyli czegoś w rodzaju letniego kimona i czas celebrowania tej gorącej pory roku. Ale niestety w ten weekend moje plany festiwalowe uległy weryfikacji, bo nie wiem jak wam, ale mnie się nie chce chodzić w deszczu. Choć z drugiej strony, jak mój mąż powiedział, co za różnica, czy jest się mokrym od deszczu, czy od potu, bo inaczej to byłoby gorąco, no i... I tak, rezultat końcowy to jest się mokrym. No, jeszcze pomyślę sobie nad tym. Więc w międzyczasie, kiedy ubolewamy nad pogodą tego lata, to odliczamy dni do zimy. Przynajmniej ja odliczam dni do zimy. I tak z założenia ignoruję jesień, bo jesieni nie lubię. Podobnie jak wiosny, też nie lubię. Jesień w Japonii to szaleństwo kolorowych liści, a wiosna? No wiadomo, wiosna to kwiaty wiśni. Tak mi bardzo poetycko to nagle wyszło. No tak, Japonia jest bardzo dumna z 4 pór roku i przy każdej okazji Japończyk dumnie ci powie, że Japonia ma 4 pory roku. I czasami wydaje mi się, że jest to bardzo wygodną wymówką na niemal wszystko. Na przykład... Dlaczego nie ma w Japonii centralnego ogrzewania? Bo Japonia ma 4 pory roku. Dlaczego banki w Japonii nie umieją wykonać przelewów międzynarodowych? Bo Japonia ma 4 pory roku. Dlaczego policja lubi zatrzymywać cudzoziemców, którzy nie wadząc nikomu jadą sobie na rowerze? Bo Japonia ma 4 pory roku. Przesadzam oczywiście i od razu mówię, że przesadzam, żeby nie było nieporozumień, ale... Tak to mniej więcej wygląda. Pierwszy raz usłyszałam tę niesamowitą wiadomość, że Japonia ma 4 pory roku, kilka minut po rozpoczęciu mojej najpierwszej pracy jako nauczycielka angielskiego. Pani dyrektor wyjaśniła, że zatrudnili nauczyciela w kwietniu, ale niestety już w czerwcu musieli go zwolnić. Za co? Za to, że spał z matkami uczniów. Ale zanim miałam szansę przetrawić tą wiadomość i poddać w wątpliwość umiejętności selekcji pracowników w tejże placówce, pani dyrektor już szybko wyjaśniała, że rok szkolny w Japonii zaczyna się w kwietniu. I kiedy ja w końcu wydukałam zdziwione wow, mając nadal na myśli mojego poprzednika, pani dyrektor była przekonana, że moje zdumienie dotyczy początku roku szkolnego w kwietniu. Więc dumnie powiedziała, że zaczyna się w kwietniu, bo Japonia ma 4 pory roku. I ta wykształcona kobieta nie chciała mi wierzyć, kiedy jej wyjaśniłam, że
Są inne kraje na świecie, które również mają cztery pory roku. Odpowiedziała, że nie. Japonia jest specjalna, bo Japonia jest wyspą i ma cztery pory roku. No cóż, z taką logiką nie wypadało się kłócić. Szczególnie, że naprawdę wtedy potrzebowałam tej pracy. I od tamtej pory tubylcy uraczyli mnie wariacjami na temat japońskich czterech pór roku tyle razy, że w tej chwili już praktykuję selektywny słuch lub wybiórczą uwagę, czy jak to się tam nazywa. A nawet wtedy, jeśli dostałabym 10 jenów, za każdym razem, kiedy te nieszczęsne cztery pory roku, japońskie cztery pory roku, wpadły mi do ucha, to miałabym nie na jedno, ale na kilka sezonowych frappuccinów w Starbucksie. W ostatnich latach jednak, kiedy ktoś zaczyna mnie pouczać, że Japonia ma cztery pory roku, to odpowiadam, a ja myślałam, że ma 24 pory roku. I na tym najczęściej rozmowa się kończy. No bo jak tu pouczać gaijinkę o czterech porach roku, skoro gaijinka, czyli cudzoziemka, czyli ja, wie, że istnieje ich aż 24. Te 24 to tak zwane sekki, a właściwie nijūshi sekki. I znaczy to tyle, co 24 pory roku. I te 24 pory roku odpowiadają kalendarzowi słonecznemu. No i jak większość tradycji w Japonii, te 24 pory roku przywędrowały do Japonii z Chin, gdzieś tak w okolicach VI wieku naszej ery. No oczywiście realia geograficzne Chin różniły się od realiów geograficznych wysp japońskich, więc z czasem przystosowano te 24 pory roku do warunków klimatycznych panujących tutaj, w Japonii. No a jak działają te 24 pory roku? Najpierw rok podzielony jest na cztery części i wszyscy znamy te części. Przesilenie zimowe i letnie i równoc, wiosenna i jesienna, czyli łatwo, tak samo jak u nas. Ale to wcale nie znaczy, że wiosna zaczynała się w dniu równocy wiosennej. O nie, nie ma tak łatwo, w Japonii nigdy nie ma tak łatwo. Wiosna zaczynała się wtedy, kiedy wiosna się zaczynała. Czyli według obecnego kalendarza około 4 lutego. Lato zaczynało się około 6 maja, jesień około 8 sierpnia. Serio? Sierpnia? Co oni tam wtedy palili w tym VI wieku? A zima zaczynała się około 8 listopada. Tak więc teraz zamiast 4 części mamy 8 części. I te 8 części są dalej dzielone w 3 krótsze segmenty. Każdy po około 15 dni. I voilà! Mamy 24 pory roku. A te pory roku mają wyjątkowo wdzięczne nazwy, jak na przykład woda deszczowa, czyli Usui. Zaczyna się około 18 lutego. Albo robactwo się budzi, czyli Keichitsu. Zaczyna się około 6 marca. W tej chwili mamy jeszcze porę mniejszego gorąca, co oznacza ponoć koniec pory deszczowej. Ale patrząc za okno, nigdy bym tego nie zgadła. Pora mniejszego gorąca trwa mniej więcej do 23 lipca. Po czym mamy porę największego gorąca, która według kalendarza ma się skończyć 8 sierpnia. No właśnie, jeśli ktoś kupuje kalendarze japońskie, to można znaleźć takie, które te wszystkie 24 pory roku oznaczają w odpowiednie dni. Bo są one oparte na kalendarzu słonecznym, więc czasem te daty mogą się różnić o dzień lub dwa. I tak właśnie przyszło mi nagle do głowy. No przy obecnych zmianach klimatu, czy te tradycyjne pory roku zostaną uaktualnione? A jeśli tak, to przez kogo? No i czy w ogóle są takie plany? No bo nie wiem, jak jest z innymi ludźmi, ale ja widzę bardzo dużą różnicę w tym, co jest teraz, chodzi o pogodę oczywiście, a tym, co było nawet 10 lat temu. No o 20 latach to już nawet nie mówiąc. Więc wydaje mi się, że czas te nieszczęsne nijūshi sekki uaktualnić. Ale zaraz, nie tak szybko.
lekko, proszę Państwa, bo wiecie, Japonia musi wszystko robić bardzo dokładnie, z uwagą do najmniejszego szczegółu. Liczy się każdy detal. Więc to chyba oczywiste, że 24 pory roku Japończykom nie wystarczyły. Więc podzielili je sobie dalej. Każda z tych 24 pół roku rozdzielona jest na trzy dalsze części. I tak oto mamy 72 mini pory roku. W Japonii nazywa się je kou, a raczej shichijuni kou, co znaczy tyle co 72 mini pory roku. I każda z tych mini pór roku ma około 5 dni. Po co im to było? Nie wiem. Lubią sobie życie komplikować. Ale podejrzewam, że w Chinach chyba też tak było, bo początkowo nazwy tych 72 kou wzięto właśnie z tradycji chińskich. I znowu, nie bardzo w Japonii te nazwy pasowały do lokalnych warunków, więc pozmieniano to i owo i wyszło bardzo interesująco. I tak na przykład ta pora roku, gdzie robactwo wyłazi z ziemi, podzielona jest na takie oto mini pory roku. Owady budzą się z hibernacji. Pierwsze pączki kwiatów brzoskwini. Gąsienice zamieniają się w motyle. Nagle zrobiło się tak bardzo poetycko. I chyba takie było główne przeznaczenie tych 72 mini pór roku, aby dać bardziej poetycki wymiar zwykłej prozie życia, która przecież w dawnych czasach była bardzo, ale to bardzo uciążliwa. Ale nie będę wam tu cytować poezji o pączkach kwiatów brzoskwini czy o motylach wychodzących z kokonów, a może gąsienicach wchodzących do kokonów. Niestety, te pory roku nie były aż tak dokładne. No dobrze, ja zapędów literackich nie mam. Więc zamiast poezji zacytuję wam chyba jedno z najbardziej popularnych pytań zadawanych przez osoby, które planują podróż do Japonii. A mianowicie, jaka jest najlepsza pora roku na odwiedzenie Japonii? Kiedy jest najlepszy czas na Japonię? I znawcy tematu natychmiast powiedzą, że wiosna lub jesień, kwitące wiśnie lub kolory jesieni. Znawcy tematu natychmiast odradzą lato, bo za gorąco i za wilgotno. Będą przestrzegać przed sierpniem i wrześniem, bo to czas tajfunów. Będą odradzać czerwiec, bo to pora deszczowa. A tutaj tymczasem my w tej Japonii jakoś dajemy radę. Jeździmy po kraju w porze najgorętszego gorąca i kiedy zimne wiatry wieją z nad Syberii. I kiedy planujemy podróże po kraju, nie mamy przecież kryształowej kuli, żeby przewidzieć, kiedy uderzy w nas tajfun. Po prostu. Planujemy, robimy rezerwacje hoteli, kupujemy bilety. Jeśli samoloty latają i shinkanseny jeżdżą, to jedziemy. Jak pogoda będzie naprawdę zła, to loty odwołają. Pogody nie zmienimy, więc naprawdę nie ma sensu się nią zamartwiać. Lepiej skupić się na tych aspektach podróży, na które mamy wpływ. Czyli na trasie, którą zamierzamy pokonać. Na wyborze miejsc, które chcemy odwiedzić. Na środkach transportu, którymi zamierzamy jeździć. Na miejscówkach, gdzie zamierzamy spać. Pogoda będzie, jaka będzie, więc proszę Państwa, róbmy swoje. I kiedy ktoś się mnie pyta, jaka jest najlepsza pora roku na odwiedzenie Japonii, ja zawsze odpowiadam, że taka, kiedy uda Ci się kupić tanie bilety. Tak, wiem, niektórzy marzą o sezonie sakurowym lub o kolorowych liściach klonowych, więc jeśli są to i Twoje marzenia, to proszę nie zadawaj pytań, kiedy przyjechać do Japonii. Kupuj bilety w mniej więcej odpowiednim sezonie i miej nadzieję, że akurat w danym roku uda Ci się wpasować w pełnię kwitnienia albo w najlepsze barwy jesieni. Bo na dokładne daty i tak nie będziesz mieć wpływu. Pogoda będzie robić swoje. I cóż z tego, że według 72 mini pór roku momiji, czyli liście klonów, mają zmieniać kolory pomiędzy 2 a 6 listopada, a pierwsze wiśnie pojawiać się mają pomiędzy 26 a 30 marca. No oczywiście, w obecnych latach musimy brać poprawkę na zmiany klimatyczne i wzrastające temperatury,
No i może kiedyś w przyszłości japońscy meteorolodzy dostosują te 72 mini pory roku do nowych realiów pogodowych. Jeśli tak, to mam nadzieję, że dadzą im równie poetyckie nazwy co obecnie. Ale w międzyczasie, jeśli chodzi o najlepszą porę roku na podróż do Japonii, to musimy się przede wszystkim kierować zdrowym rozsądkiem i przysłowiową grubością portfela. O zdrowym rozsądku będzie za chwilę, więc najpierw spójrzmy na tą grubość portfela. No bo jest to tak. No właśnie dzięki specyfice sezonowych uroków Japonii, to co w innych częściach świata byłoby tak zwaną low season, czyli okresem na najtańsze bilety lotnicze i najtańsze miejsca noclegowe, w Japonii nie jest. Nie dość, że marzec to pora kwitnących wiśni, koniec marca to również ten nieszczęsny koniec roku szkolnego, kiedy uczniowie niemal wszystkich szkół mają aż do 2 tygodni wolnego. W Japonii ten okres to sezon turystyczny i ceny będą to odzwierciedlać. No i podobnie jest z końcem kwietnia i początkiem maja. Wiśni już wtedy nie będzie, ale za to będzie kilka świąt państwowych pod rząd, które układają się w tak zwany Golden Week, czyli Złoty Tydzień, kiedy cały kraj jedzie masowo na urlop. Jeśli zaś chodzi o miesiące letnie, to choć rok szkolny w Japonii zaczyna się w kwietniu, to wakacje letnie również istnieją. I ceny hoteli oraz lotów wewnętrznych w kraju będą wtedy iście wakacyjne, czyli tak jak na całym świecie. Więc jeśli uda Ci się upolować tani lot do Japonii, to według mnie brać i nie pytać. Japonia jest iście japońska o każdej porze roku. No a co ma z tym wszystkim zdrowy rozsądek? No, w zależności od sytuacji, albo wszystko, albo nic. Moja opinia jest taka, że jeśli Twój plan podróży obejmuje, powiedzmy, standardowe miejsca, plus na przykład Okinawę, to zupełnie nie ma sensu przejmować się pogodą lub tajfunami. Jeśli bilety do Japonii są wtedy w dobrej cenie, to nie ma się nawet nad czym zastanawiać. Brać i nie pytać, jechać. Ewentualne problemy mogą się zacząć wtedy, kiedy chcemy odwiedzić te bardziej niedostępne zakątki kraju. No i tutaj mało popularna opinia. Taka, że jeśli te zakątki kraju znajdują się na głównych wyspach japońskich lub na Okinawie, to nadal zaliczam je do łatwo dostępnych. Więc nie ma sensu się przejmować ewentualną prognozą pogody. Jeśli uda Ci się upolować tani lot do Japonii, to brać i nie pytać. Jechać. No a dlaczego uważam te bardziej niedostępne zakątki kraju nadal za łatwo dostępne? No bo o ile nie wybierasz się na wyspę Aogashima lub na wyspy Ogasawara, to nawet tajfun będzie dla Ciebie tylko minimalną niedogodnością. Na szczęście o Aogashimie mało kto słyszał, a wyspy Ogasawara zazwyczaj nie pojawiają się na radarach nawet najbardziej zagorzałych fanów Japonii. Te miejsca są dosyć specyficzne, bo nie ma na nich lotniska. Czyli żeby się tam dostać, to tak w zasadzie jedyną opcją będzie prom. A jak wiadomo, prom i tajfuny, no, tutaj może być problem. Aogashima to wyspa należąca do grupy wysp Izu. Teoretycznie można się tam dostać promem. No, niestety, sytuacja jest taka, że przy byle większym podmuchu wiatrów rejsy zostają odwołane. Statystycznie mówi się, że tylko 30% rejsów dociera na Aogashimę. Kiedy ja odwiedziłam Aogashimę, to leciałam tam helikopterem. Normalnym lotem, rozkładowym. Tyle, że nie samolotem, bo na Aogashimie nie ma lotniska, a jest tylko helipad, gdzie mogą lądować helikoptery. A wyspę Ogasawara? Tam mnie jeszcze nie było. No, jednym z powodów jest przede wszystkim to, że można się tam dostać tylko i wyłącznie promem. Są bodajże 2 rejsy tygodniowo. Więc wyobraźcie sobie, jeśli akurat zastanie nas tajfun, to albo wcale nie popłyniemy na te wyspy, albo jeśli już tam jesteśmy na tych wyspach, to utkniemy tam na tydzień lub 2.
No, co według mnie, jeśli nie spieszy nam się wracać, jeśli nie czeka na nas praca w poniedziałek albo lot kontynentalny do Europy, to wtedy wyspy Ogasawara wcale nie są złym miejscem, aby utknąć. No niestety, dla większości osób takie luksusy utknięcia na wyspach Ogasawara nie są możliwe. A tak przy okazji, te wyspy to naprawdę są moim marzeniem. Miało się ono spełnić w tym roku, ale niestety nie wyszło. A do powrotu na wyspę Aogashima to przymierzam się już od momentu, kiedy wsiadłam na pokład helikoptera, kiedy stamtąd wylatywałam podczas mojej pierwszej podróży. Bo tak szczerze mówiąc, to chyba oprócz Yonaguni, to jak na razie Aogashima jest moją największą turystyczną obsesją w Japonii. Więc podsumowując, śmiem twierdzić, że jeśli ktoś planuje pokonać typową turystyczną trasę, to nie ma znaczenia, o jakiej porze roku chce to zrobić. Kupować ten tani bilet wtedy, kiedy ma się urlop i lecieć. Będzie dobrze, będzie świetnie. Japonia zachwyca o każdej porze roku i przy każdej pogodzie. Mieszkam tu już tyle lat i jeszcze moje zdanie na ten temat się nie zmieniło. A jeśli już podróżujecie po Japonii podczas sezonu, który każdy znawca tematu wam odradzał, i jeśli na trasie poznacie przygodnych Japończyków, którzy będą usiłowali popisywać się swoją znajomością angielskiego i komentować tę ekstremalną pogodę, to powiem wam tak. Jeśli chcecie zdobyć japońskich przyjaciół na całe życie, zróbcie tak. Pokiwajcie głową czy zrozumieniem i powiedzcie: no tak, Japonia to wyspa i ma cztery pory roku. Wasi japońscy rozmówcy rozpromienieją dumą narodową i będą zachwyceni, że gajdzińscy turyści tak świetnie rozumieją specyfikę tego jedynego w swoim rodzaju kraju. I być może, że ci nowo poznani znajomi wprowadzą was do drugiego poziomu wtajemniczenia, że tych pół roku nie jest 4, ale aż 24. Na co jedyną poprawną odpowiedzią jest zachwyt i stwierdzenie, że prawdziwi koneserzy dobrze wiedzą, że nie 24, a 72 pory roku. I gotowe. Właśnie zdobyliście japońskich przyjaciół na całe życie. I zdaję sobie sprawę z tego, że dla was może to brzmić jak żart, ale przekonanie Japończyków, że Japonia jest jedyna w swoim rodzaju, jest tak powszechne, że owszem, obejmuje ono również pory roku. Wyspiarskie położenie, jedzenie pałeczkami, surowa ryba, kiszonki, deszcze, trzęsienia ziemi. I tak w zasadzie niemal wszystko. Od wołowiny po ukształtowanie terenu. Wszystko w Japonii jest jedyne w swoim rodzaju. I Japończycy, przeciętni Japończycy, są o tym święcie przekonani. Ale to już może temat na inny podcast. W opisie do tego odcinka podlinkuję wam dwa artykuły z tabelkami do 24 i 72 pór roku, bo a nuż może komuś się przyda. A ja teraz wracam do marzeń o zimie. Za oknem nadal deszcz i chyba jedynie żaby na polach ryżowych się z tego cieszą. A jak już wspominałam, prognoza pogody na nadchodzący tydzień – deszcz. I gdzie ten koniec pory deszczowej, ja się pytam? I to już wszystko na dziś. Jak zawsze zachęcam do obserwowania, dodania polubień i do komentowania. A jeśli słuchacie na Spotify albo na Apple Podcasts, to również zachęcam do dodania oceny tego podcastu. Jeśli macie ochotę odnaleźć mnie w mediach społecznościowych, to wszystkie linki są w opisie do tego odcinka. I dzisiejszy odcinek zbliża się już ku końcowi, więc życzę wam miłego i przede wszystkim suchego tygodnia. A teraz lądujemy i wracamy do wciąż deszczowej rzeczywistości. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Kolejny lot już wkrótce. Do usłyszenia.